Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Już zapraszam Państwa do nas. Za chwileczkę, za moment, już kamera odjechała, w związku z tym powinna pojawić się pierwsza zagadka. Już za chwilę, za moment pojawi się pierwsza łatwa. Drodzy Państwo, rozpoczynamy bardzo prostą, bardzo łatwą, klasycznie łatwą zagadką. Kto z Państwa rozwiąże tę zagadkę? Nawet jeżeli ktoś z Państwa w tej chwili dziwi się tej zagadce, zapraszam na antenę do oddania pierwsze 100 zł. Już za chwilę ktoś z Państwa te pieniądze wygra. Dodaj wszystkie liczby. Zapraszam, 100 zł do oddania, odpowiedź w kopercie. Dzisiaj jest niedziela. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Ja przypomnę zasady naszego programu. Przypominam, drodzy Państwo, aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których należy się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Ja te numery co jakiś czas będę powtarzać. Przypominam, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby zdobyć na nagrodę, należy udzielić poprawnej odpowiedzi oczywiście na antenie. Zapraszam. 100 zł do oddania. Polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby i to nie żart. Drodzy Państwo, z pierwszym telefonem oddaję pierwsze pieniądze. Kto z Państwa ma ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. Można zaprząc do pracy nawet dzieci w tej chwili. Dodaj wszystkie liczby i to nie jest żart. 100 zł do oddania w tej chwili. Kto pierwszy, ten lepszy. 704-300-400-320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Nieistotne, z którego aparatu telefonujecie. Jeszcze chwilę czekam na zwycięzcę. Powiem tak, myślę, że są osoby, które sobie pomyślą, że to jest żart. Ale jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać w tej chwili 100 zł, zapraszam bardzo serdecznie. Kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy w tej chwili na osobę, która zabierze te pieniądze. Która zabierze te pieniądze w niedzielę, chciałam powiedzieć z samego rana, tu bym troszeczkę przesadziła. 100 zł do oddania. Teraz spodziewam się poprawnej odpowiedzi z tym telefonem. Kto z Państwa rozpoczął oglądanie naszego programu? Kto oglądał nasze programy wcześniej? Podejrzewam, że jest zdziwiony, ale drodzy Państwo, rozpoczynamy bardzo prostą zagadką. Oddaję całe 100 zł osobie, która udzieli poprawnej odpowiedzi. Pytanie brzmi: dodaj wszystkie liczby. Zaraz powiem, ja dzisiaj uparłam się, że rozdam dużo pieniędzy, że rozegramy dużo zagadek i ta pierwsza zagadka jest prosta, łatwa. Dziecinnie prosta. Tak naprawdę teraz ktoś z Państwa, kto zatelefonuje, kto trafi do studia, telefonuje po odbiór pieniędzy. Po odbiór pieniędzy. Moje pytanie brzmi: dodaj wszystkie liczby. Kto z Państwa już dodał, zapraszam bardzo serdecznie na antenę, taki niedzielny. No ktoś sobie może pomyśleć, że żart, ale jeżeli ktoś z Państwa w tej chwili poważnie podejdzie do naszego programu, zapraszam, 100 zł do oddania. Czy jest taka osoba, która... Myślę, że teraz są osoby zdziwione. Kto z Państwa... Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby. Tak brzmi polecenie, 100 zł z tym telefonem oddaję. Kto z Państwa podejdzie poważnie do gry, podejdzie poważnie do naszego programu, zabierze od razu 100 zł. Myślę, że są osoby zdezorientowane troszeczkę, o co chodzi. Rozpoczynamy prostą zagadką. 100 zł wędruje do kogoś z tym telefonem teraz. Czekam na pierwszy telefon, ten rozpoczynający nasz wspólny dzisiejszy dzień. No cały czas chciałabym powiedzieć ten poranek, ale tak dziwnie rozpoczyna się praca o godzinie w pół do czwartej. 704-304-320 i to nie rano. 704-304-320 z telefonów stacjonarnych bądź telefon komórkowy gwiazdka 7320. Nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, drodzy Państwo. Myślę, że część osób w tej chwili nie telefonuje, bo są zdezorientowane i nie wie tak naprawdę, o co chodzi. Jeszcze raz przypomnę, drodzy Państwo, 100 zł do oddania. Polecenie brzmi: dodaj wszystkie liczby. Czekamy na pierwszą osobę, która zatelefonuje, udzieli poprawnej odpowiedzi, jednocześnie od razu zabierze 100 zł. Po programie do tych osób, które dzisiaj wygrają, będziemy oddzwaniać, także bądźcie czujni. Jeszcze chwilę czekamy. 704-300-400-320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Póki co, o co mi chodzi? O to chodzi, żeby jak najwięcej, jak najszybciej rozdać pieniądze Państwu. Także bawcie się, grajcie, korzystajcie z tego programu, mówiąc kolokwialnie, ile wlezie. Dzisiaj uparłam się, że rozdam dużo pieniędzy i dużo osób wygra. Słuchajcie, czy jest jakaś osoba,
Ja myślę, że są osoby, które myślą, że to jest żart. Drodzy Państwo, kto potraktuje poważnie, kto doda wszystkie liczby, zatelefonuje, wypowie poprawne rozwiązanie od razu, mówiąc kolokwialnie, z buta, dostaje 100 zł. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zaraz zobaczymy, kto potraktuje dzisiejszą zagadkę bardzo poważnie. Może delikatnie wygląda to na żart, natomiast żartem nie jest to, że rozdajemy pieniądze i że z tym telefonem oddam 100 zł. Kto z Państwa popatyguje się w tej chwili po te 100 zł, na pewno będzie szczęśliwy. Na pewno. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, jak brzmi poprawne rozwiązanie tej zagadki? 75. Panie Ryszardzie, nie. Za poważnie pan potraktował, panie Ryszardzie. Za poważnie pan potraktował tę zagadkę. Zbyt poważnie. Proszę zerknąć jeszcze raz. Drodzy Państwo, jeszcze czekam chwilę. Zdziwienie moje było. Czekam na kogoś, kto... Jeszcze raz przypominam, dodaj wszystkie liczby. To nie była poprawna odpowiedź jeszcze. Dodaj wszystkie liczby. Dodaj wszystkie liczby. Teraz moja konsternacja jest, bo zagadka jest bardzo łatwa, bardzo prosta. Nie było pierwszej poprawnej odpowiedzi. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. 100 zł, przypominam, do oddania, drodzy Państwo, nie kombinujcie. Gorąca prośba. Kto z Państwa usiadł w tej chwili przed tą zagadką, policzył, zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, to ja chciałam Wam zrobić żart i zadać taką bardzo prostą... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak Pani na imię? Teresa, tak? Pani Tereso, jak brzmi poprawne rozwiązanie? 30. Tak, 30. 100 zł dla Pani, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję. 30. Panie Ryszardzie, to ja chciałam zrobić, żart, natomiast no, niestety nie było tej pierwszej odpowiedzi. 100 zł dla Pani, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo słabo słyszę graczy w słuchawce, bardzo słabo słyszę graczy. Jak ktoś do mnie telefonuje, to słabo słyszę graczy. Panie Ryszardzie, przekombinował pan dzisiaj. Zaraz zobaczycie, bardzo szybko, chcę oddać jak najszybciej pieniądze, dobrze? Znajdź jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie. Jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie. Za chwilę zobaczycie, drodzy Państwo, o co mi dokładnie chodzi. Chodzi o to, żeby jak najszybciej oddać pieniądze w dzisiejszym programie, dobrze? Później zobaczymy, być może później zadamy taką bardziej skomplikowaną zagadkę, taką, żebyśmy musieli myśleć, zastanawiać się, tak jak właśnie w poprzednich programach. Natomiast tak na początku dzisiejszego programu, panie Ryszardzie i inne osoby, które oglądają nasz dzisiejszy program, a oglądały nasze programy wcześniej i wiedzą, że w naszym programie są wyzwania. Prawda? Zagadki nie są banalnie proste, raczej to są takie zagadki, przy których trzeba się zastanowić, trzeba troszeczkę wysilić się. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy program troszeczkę inaczej. Bardzo prostymi, bardzo łatwymi zagadkami, tak żeby jak najwięcej tych pieniędzy, przynajmniej na początek programu, oddać wszystkim, dobrze? Później te bardziej wymagające osoby zapraszam, być może później po prostu zadamy te trudniejsze, takie bardziej wymagające zagadki, ale i te osoby, które są wymagające, zapraszam teraz. Drodzy Państwo, jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie, 100 zł kolejny oddaję w tej chwili. Nie kombinujcie, jeszcze raz przypominam, ja wiem, że już kilka dni nasz program gości na antenie i są osoby, które przyzwyczaiły się, że jednak w tym programie mamy te trudniejsze zagadki, takie no... dla wymagających osób. Natomiast w dniu dzisiejszym, trochę pół żartem, pół serio, chodzi o to, żeby no jak najwięcej tych pieniędzy na początku programu rozdać, żeby były osoby, które zabierają po te 100, po 200 zł. Dobrze, w tej chwili 100 zł. Znajdź jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie. Kto z Państwa wychwyci ten element, zapraszam teraz na antenę. I powiem tak, spodziewam się z tym telefonem poprawnej odpowiedzi, dobrze? 100 zł do oddania, nie kombinujcie. Kto z Państwa wychwyci ten jeden element, przepraszam, już w tym momencie zapraszam na antenę. Już w tym momencie można telefonować. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź telefon komórkowy tam dalej. Gwiazdka 7320. Nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, drodzy Państwo. Nie ma to żadnego znaczenia. 100 zł. Komu? Skoncentrujmy się na zagadce.
I teraz czekam na telefon w tym momencie. Kto z Państwa w tej chwili ogląda nasz program, podejdźcie, czy jest do jest do wychwycenia. Myślę, że lada moment będę miała rozwiązanie. Jeżeli ktoś z Państwa ma ten mniejszy ekran telewizora, myślę, że też sobie poradzi. Oczywiście trzeba podejść troszeczkę bliżej, natomiast myślę, że sobie poradzi. W tym momencie, w tej chwili czekam na telefon z poprawną odpowiedzią. Dobrze, 100 zł to jest gwarantowana kwota i z tym telefonem spodziewam się te pieniądze oddać. Dobrze? Jeszcze chwilę czekam, jeszcze moment. Czekam na ten telefon, dobrze? Kto w tej chwili z Państwa zna rozwiązanie, zapraszam. Już tak po pieniądze. Już tak po pieniądze. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka, którą wciskamy 7320. Spodziewam się z tym telefonem, no może być różnie, bo program jest jednak programem na żywo. Wiem, że już widzowie przyzwyczaili się do tego, że jednak w naszych zagadkach jest wyzwanie. Nasze zagadki nie są takie banalnie proste, banalnie łatwe. A w dniu dzisiejszym chciałam po prostu z taką wielką przyjemnością rozdać pieniądze kilku osobom przy okazji kilku zagadek. Te mniejsze pieniądze, ale i zagadki takie prostsze, łatwiejsze, tak żebyście Państwo zabierali jak najwięcej pieniędzy. Spróbujmy. Im więcej osób wygra, tym lepiej. Także czekam teraz na osobę, która wygra bardzo szybko. Dosłownie w ciągu kilku chwil ktoś z Państwa... Czekamy na osobę. Kto z Państwa zatelefonuje, trafi do studia, wypowie poprawne rozwiązanie na antenie, zabierze 100 zł. To chyba najprościej zarobione pieniądze w Waszym życiu. Może to nie jest jakaś taka wielka, ogromna stawka, natomiast, drodzy Państwo, tak naprawdę te pieniądze, one będą zarobione w ciągu kilku chwil. Ktoś z Państwa lada moment, kto trafi do studia, wypowie oczywiście poprawne rozwiązanie, jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie, zabiera całe 100 zł. Także jeszcze chwilę czekam, jeszcze moment, 704-304-320 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru nieistotne, z którego aparatu telefonujecie, telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7320. No i już czekam na telefon. Tu myślę, nie jestem wprawdzie wróżką, ale dosłownie myślę lada moment. Będzie telefon z poprawną odpowiedzią, również tego spodziewam się. Jeden element. Nie doszukujcie się Państwo niczego. Naprawdę, w tej chwili chcę oddać jak najwięcej pieniędzy, jak najszybciej rozwiązując zagadki, dobrze? 100 zł. Jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie. I 100 zł oddaję... Właściwie tak spodziewam się, że z tym telefonem te pieniądze zostaną rozdane. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. I 100 zł. Kto zgłosi się po odbiór, może tak powiem. Ja wiem, że widzowie przyzwyczaili się już przez te kilka dni, że jednak w naszym programie są wyzwania, są zagadki dla tych bardziej wymagających osób. Natomiast jeszcze raz przypomnę, w dniu dzisiejszym troszeczkę inaczej zmieniliśmy formułę. Rozpoczynamy tymi prostszymi zagadkami za nieco mniejsze pieniądze, ale tak, żeby kilka osób po prostu wygrało pieniądze. Gwarantowana kwota 100 zł, dosłownie w ciągu kilku chwil wygrana. Jeszcze chwilę czekamy, jeszcze moment. Na telefon, z tym telefonem, w momencie, w którym usłyszę poprawne rozwiązanie, a mniemam, że będzie to poprawne rozwiązanie, zapraszam bardzo serdecznie, oddaję 100 zł. Jeszcze chwilę. Kto teraz telefonuje, bądźcie czujni, drodzy Państwo, dobrze? Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Bądźcie czujni, kto teraz telefonuje. Bądźcie czujni. Za chwilę usłyszycie dźwięk telefonu w telewizji. Wszyscy usłyszą dźwięk telefonu w telewizji. Rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Bardzo ważne jest, rozmawiajcie ze mną przez telefon. Należy wypowiedzieć jeden element, który odróżnia oba zdjęcia od siebie. Ja tu widzę, że operator kamery co jakiś czas podchodzi. Jest? Tak? Ale co jakiś czas podchodził, jest, mówi, że znalazł. Co jakiś czas podchodził do telewizora. Dobrze, czekamy i teraz... 100 zł oddaję. Jeszcze sekunda. Bądźcie czujni, kto w tym momencie telefonuje, dobrze? Kto znalazł rozwiązanie, w tym momencie telefonuje, bądźcie czujni. Jeszcze sekunda. Z tym telefonem spodziewam się, że ktoś rozwiąże. Zróbmy tak, 2 minuty na zegar poproszę, dobrze? I w ciągu tych 2 minut, kto z Państwa chce zabrać pieniądze, zapraszam. 3, 2, 1, czas
Start. Już wygrała dzisiaj pani 100 zł przy takiej prostej zagadce. Już pani wygrała 100 zł, teraz 150. Spróbujmy, zobaczcie jakie to proste. Spróbujmy, teraz wygramy, 2 sekundy. Jest. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Mateusz. Panie Mateuszu, jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie, to? Na prawym obrazku brakuje nasilnika lub te wcięcie koło dekoltu jest większe. 150 zł dla pana, naprawdę. Bardzo serdecznie gratuluję, drodzy widzowie. O to chodziło naprawdę. Ja wiem, że przyzwyczailiście się, drodzy państwo, do tych trudnych zagadek i teraz doszukujecie się czegoś tu proste. Co teraz? Co teraz? No i co teraz zrobimy? Znajdź dwie różnice. Znajdź dwie różnice. Znajdź dwie różnice. 150 zł. Dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie. Znajdź dwie różnice. Dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie. I również, drodzy państwo, spróbujmy jeszcze raz. Przed chwileczką pan Mateusz pokazał nam, że o to chodzi. Prosta zagadka za niewielkie pieniądze. Spróbujmy jeszcze raz. Jak nie, to oczywiście obiecuję, że zmienimy na trudniejsze zagadki te i za te wyższe stawki. Tak, żeby te osoby wymagające również miały co robić. Natomiast jeszcze raz przypominam. Spróbujmy jeszcze raz. Dwa elementy, dwie różnice, które są warte aż 150 zł. Czy znajdzie się jeszcze jakaś osoba, która już zobaczyła, że pani Teresa wygrała 100 zł, pan Mateusz wygrał 150, teraz kolejne 150 zł do oddania. No zobaczymy, co się wydarzy. Ja tego nie wiem. Program jest programem na żywo. Jeżeli w tej chwili jakaś osoba, która ogląda nasz program, zobaczyła, że pani Teresa wygrała 100 zł, pan Mateusz wygrał 150 zł, w tym momencie chce zabrać 150 zł, bowiem znalazła te dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie, zapraszam. 150 zł to są najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek wygracie w życiu. 150 zł, przypominam, dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie. Już oddaję. 200 zł. 200 zł. 200 zł. Ja poproszę 200. Jeszcze tak. 200 zł. Zagadka, nie ukrywam, drodzy państwo, nie jest trudna. Nie ukrywam, nie jest trudna. Zagadki proste na początek, tak dzisiaj sobie wymyśliliśmy. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł, bo jednak myślałam, że dużo szybciej te zagadki zostaną rozwiązane. Ale myślę, że jeżeli już pani Teresa zabrała 100 zł, przepraszam, pan Mateusz zabrał 150, to w tej chwili ktoś z państwa już wie, o co chodzi, prawda? A rzeczywiście o to chodzi, żeby jak najszybciej wygrać te mniejsze pieniądze za te, no, prostsze zagadki, nie ukrywam, tak? Także 200 zł w tej chwili do oddania. Droga do studia to jest albo telefon stacjonarny 704 304 320, albo telefon komórkowy. Operator kamery wie, że jak bliżej podejdzie, to moje zmarszki od razu widać, tak? Złośliwiec. 704 304 320, telefon stacjonarny, bądź gwiazdka 7320, telefon komórkowy. Kto z państwa w tej chwili, w tym momencie ogląda nasz program, zapraszam bardzo serdecznie. 200 zł do oddania. Dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie. Jeszcze chwilę czekam. No spróbujmy. Jeszcze jedną, tak spróbujmy na upartego jeszcze jedną zagadkę zadać. Zobaczymy, może właśnie o to chodziło, że widz musiał się przekonać, że po prostu nie ma tu żadnego, to mówiąc kolokwialnie, szwindla, prawda? Może po prostu widz musiał się przekonać, aha, prosta zagadka, mniejsze pieniądze, dzwonimy, zabieramy pieniądze, przechodzimy dalej. Drodzy państwo, o to mi chodziło w dniu dzisiejszym. O nic więcej, naprawdę. O to mi chodziło, żeby na początku programu rozegrać kilka takich prostszych zagadek, bo no, umówmy się, one nie są trudne, za mniejsze pieniądze, żeby kilka osób szybko zabrało te mniejsze stawki, dobrze? A później my przejdziemy ewentualnie do takiej trudniejszej zagadki, jakie gościły na naszej antenie. Także również będzie coś dla osób wymagających. A w tej chwili jeszcze raz przypominam, zapraszam bardzo serdecznie po odbiór, właściwie po odbiór. Mogę tak powiedzieć, zgłaszacie się, drodzy państwo, po odbiór tych pieniędzy, bo umówmy się, jeżeli w tym momencie ktoś z państwa w zaciszu domowym znalazł dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie, to już zna rozwiązanie.
czyli tylko do mnie telefonuje, wypowiadając to rozwiązanie i zabiera 200 zł. Tam, drodzy Państwo, niczego innego nie ma. Naprawdę, obiecuję. Jeżeli w tej chwili ktoś z Państwa ogląda nasz program, znalazł jeden element, który odróżnia to jedno zdjęcie od drugiego oraz drugi element, to jest odpowiedź. To jest odpowiedź. Zapraszam bardzo serdecznie. 200 zł oddaję i przechodzimy dalej. Zaraz zobaczymy, czy może jeszcze pokusimy się o kolejną prostą zagadkę, czy już nie, czy przejdziemy do tych trudniejszych. No zaraz zobaczymy. Jeszcze chwilę czekamy. 200 zł, zobaczymy, jak szybko te pieniądze zostaną zabrane. 200 zł do oddania. 704-300-4320, telefon stacjonarny bądź telefon komórkowy Gwiazdka, którą wciskamy 7320. Jeszcze raz przypominam, program dzieje się tu i teraz, w tym momencie, w czasie realnym. Jedyna droga, aby zabrać te pieniądze, to jest telefon do nas i to musi być osoba, która w tym momencie ogląda program i do nas telefonuje. Nie ma innej możliwości. Nawet ja niestety mam taki zapis w kontrakcie, że moja rodzina i moi bliscy znajomi nie mogą brać udziału w tej zabawie. Także aż tak, drodzy Państwo, jest obostrzone. Kto z Państwa w tej chwili, w tym momencie ogląda nasz program, kto z Państwa w tym momencie rozwiązał zagadkę, bardzo serdecznie zapraszam, no bo to tylko taka osoba może wygrać, nikt inny. Ktoś, kto w tej chwili ogląda nasz dzisiejszy program, w tym momencie włączył telewizor, zna rozwiązanie, a myślę, że zagadka, drodzy Państwo, nie jest trudna naprawdę. Zapraszam bardzo serdecznie. 200 zł do oddania. I zaraz jeszcze moment, zobaczymy. Jeszcze raz przypominam, program jest programem na żywo. Dzieje się tu i teraz, w czasie teraźniejszym, w czasie realnym. I w trakcie programu patrzymy, co dzieje się. Jeżeli ktoś z Państwa znalazł jeden element odróżniający oba zdjęcia od siebie, bardzo proszę nie telefonujcie, dobrze? Bowiem mogę tylko i wyłącznie oddać pieniądze za dwa elementy. No dobrze. A propos właśnie telefonów, to myślę, że już powinna być osoba, która znalazła rozwiązanie. No, według naszych zauważeń, drodzy Państwo, jednak widzę, że są te zagadki, które są nieco trudniejsze, wymagają zastanowienia, wymagają myślenia, chyba bardziej się sprzedają w naszym programie. No ale myślę, że w tej chwili, jeżeli ktoś teraz, w tym momencie ogląda nasz program, znalazł rozwiązanie, zatelefonuje, trafi do studia, zabierze 200 zł, to na pewno będzie radość, bo mówię, może to nie są tak ogromne pieniądze, natomiast umówmy się, 200 zł dosłownie w ciągu kilku chwil ktoś z Państwa zabierze. Właśnie, jeśli chodzi o te kilka chwil, to myślę, że już kilka chwil minęło, więc jeszcze chwilę, ale wiecie co, drodzy Państwo, nie spodziewałabym się, powiem szczerze. Naprawdę, myślałam, że jednak te prostsze zagadki za 100-200 zł, one będą szły jak świeże bułeczki. A jednak wolicie te zagadki takie wymagające myślenia no rozpoczynaliśmy przeważnie te zagadki od 1000 wzwyż, prawda, do 6000 nawet dochodziliśmy. I one miały wzięcie. No tu proszę, kto by pomyślał? Nawet dzisiaj tak sobie pomyśleliśmy, że jest niedziela. Komu się będzie chciało myśleć, zastanawiać, trudzić nad tymi zagadkami z wyzwaniem, prawda? Dobrze, spróbujmy proste, łatwe zagadki. Tu jest odpowiedź. Zerkacie i właściwie widzicie. No mówię, nie oszukujmy się, proste zagadki dzisiaj są. Proste. Także jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wygrać te drobniejsze kwoty, bo mówię, no nie rozpoczynamy zagadki od 1000, tylko właściwie od 100 zł, teraz przeszliśmy do 200 zł, ale no umówmy się, w kilka chwil wygrać 200 zł. No cóż, czekamy jeszcze na kolejną osobę, zaraz zadecydujemy, co będzie dalej, czy jeszcze będzie prosta zagadka, czy już przejdziemy do takiej trudniejszej, zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze chwilę czekamy. 704-300-4320, przypominam, telefon stacjonarny, Gwiazdka 7320, komórka. No i jeszcze chwilka, jeszcze moment. Jeszcze chwila. A jednak wolicie te trudniejsze zagadki.
Jeszcze chwila. No jeszcze chwila, jeszcze moment, poczekamy aż ktoś z Państwa. Szczerze mówiąc, to myślałam, że po tej przedostatniej zagadce, która przed chwileczką miała miejsce, gdzie Pan Mateusz zabrał 150 zł, myślałam, że w tej chwili już będą telefony, że będziecie zabierać szybko po 100-200 zł. Jeszcze, ale chyba się myliłam. No zaraz zobaczymy, jeszcze chwilę poczekajmy, ktoś z Państwa zgłosi się po te pieniądze. No mówię, nie mogę obiecać, że wszystkie osoby dostaną się na antenę, bo niestety nie, ale jeżeli teraz skumulują swoje siły, to jedna z tych osób trafi do studia. Warto. 8. $400, dwa elementy odróżniające oba zdjęcia od siebie. 7. Już 6. Zapraszam na program jutrzejszy. Będą te zagadki, co były poprzednio, dla wymagających. Spróbujmy. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, próbujemy teraz, podczas tego odliczania. Jeżeli kilka osób zmotywuje się razem, skumulują swoje siły, no mówię, nie wszystkie trafią do studia, no niestety nie mogę tego obiecać, natomiast jedna z nich wówczas trafi do studia. Spróbujmy, któraś z tych osób, która teraz telefonuje w tym momencie, trafi do studia. Któraś z tych osób, spróbujmy, dlatego warto. No nie próbujemy dla kogoś, tylko dla siebie. 5. Kumulujemy siłę. Któraś z tych osób trafi na antenę. 4. Wszystko jedno, z którego aparatu. Czy stacjonarny, ten dłuższy numer, czy telefon komórkowy, ten z gwiazdką, nie ma znaczenia. Ostatnie chwile, 3. No naprawdę żal byłoby nie rozdać tych pieniędzy. Naprawdę byłoby żal. 3. Naprawdę byłoby żal, bo mówię, zagadka nie jest trudna. 2. Spróbujmy tylko teraz w tym momencie wszyscy razem zatelefonować. 1. Spróbujmy teraz. Ktoś musi trafić do studia. 1. Trzymam kciuki. No wystarczy, że teraz kilka osób razem skumulowało swoje siły. 400 zł oddaję pani, panu. No ostatni wysiłek, drodzy Państwo. Jest. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Piotr. Jak pan myśli? Proszę dwa elementy. Pierwszy element to? Na prawej ręce jest dodatkowy pasek. Tak, i drugi element. A na lewej brakuje tarczy zegarka. 400 zł dla pana. Bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję, że chociaż w tym ostatnim momencie tego programu tak skumulowaliście siły. Bardzo, bardzo dziękuję za to, bo jednak udało się. No żal byłoby nie rozdać tych pieniędzy, prawda? 400 zł to jednak jest już pokaźna kwota. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Już odzwaniamy do zwycięzców. Dziękuję, zapraszam na program jutrzejszy. Do zobaczenia.